zaprezentowaliśmy drugi tom, zaczęliśmy o nim mówić, zaczęliśmy go promować w internecie, no i okazało się, że pojawili się cenzorzy, którym się nie podoba to, że piszemy o skutecznych sposobach wychodzenia z najpoważniejszych chorób przewlekłych, no i zarzucają nam wiele nieprawidłowości, nieścisłości, tyle tylko, że to, o czym my mówimy, jest uzasadnione naukowo. Mamy bogatą bibliografię tutaj, przecież kilkadziesiąt stron. My wszystko, o czym mówimy, opieramy się na bogatej literaturze międzynarodowej, ale również opieramy się na bogatym własnym doświadczeniu. Jeżeli to, co my mówimy, sprawdza się w życiu i to, co my mówimy, daje efekty, to trudno powiedzieć, że to nie istnieje, bo medycyna tego nie uznaje. Jeżeli mówimy, że podstawą jest zmiana diety i można w ten sposób uniknąć prawie 80% rodzajów nowotworów, to nam zarzucają, że to wszystko jest bzdura. A to, co ostatnio czytałem, że choroby przewlekłe właściwie są nieuleczalne, no jest totalnym nieporozumieniem. Jeżeli my prawie każdą chorobę przewlekłą jesteśmy w stanie wyleczyć pod jednym warunkiem, że nie leczymy objawów, tylko leczymy przyczynę. Ale to jest tak logiczne, że jeżeli ktoś nie rozumie, że usunięcie przyczyny, tylko leczenie objawowe, taki powinien być sposób postępowania, to po prostu nie umie myśleć i nie powinien się wypowiadać. Zresztą ja podejrzewam, że po prostu te wypowiedzi są celowo robione po to, żeby próbować nas ośmieszyć, ale cenzorzy, pseudocenzorzy sami siebie ośmieszają, wykazują brak podstawowej wiedzy medycznej, brak znajomości fizjologii, biochemii i tak dalej. Nawet nie wiem, czy warto się nimi zajmować. Myślę, że dalej będziemy robili swoje. Naszym zadaniem jest informowanie Państwa, co zrobić, jak wziąć zdrowie we własne ręce, ażeby dożyć 100 lat i, tak jak ja mówię, na złość ZUS-owi i innym bandytom. No, mieliśmy możliwość podjęcia decyzji, czy odpowiadamy cenzorom, przedkładając bogatą bibliografię, przede wszystkim w języku angielskim, czy też pisać książki, kolejne tomy. No, zdecydowaliśmy się, żeby jednak pisać książki, bo cenzorzy, po pierwsze, nie będą zainteresowani czytaniem. Bo szkoda czasu poświęcać. A poza tym nie zrozumieją, mogą nie zrozumieć. No, mogą jeszcze też nie zrozumieć. A poza tym poświęcenie czasu byle komu, uważam, że jest sposób marnowania tego czasu. On jest zbyt cenny. Ale zauważmy, jest taki trend, żeby do pacjentów przychodzić z tak zwaną, w cudzysłowie mówię, dobrą nowiną. Słuchaj, chorujesz na chorobę nieuleczalną, nie masz żadnych szans, ale mamy dla ciebie dobrą propozycję, będziesz brać leki. I to leki do końca życia. Niektórzy pacjenci są zadowoleni, fajnie, no to chociaż przynajmniej będę brać leki. Ale przecież to jest niewłaściwa droga. To jest znowuż leczenie objawu, ale mało tego, branie leków najczęściej prowadzi do działań ubocznych. Te działania uboczne leczymy kolejnymi lekami. W ten sposób pacjent po jakimś czasie głównie odżywia się lekami, a nie tym, co powinien. No to jest to śmieszne. Wystarczy, mówię, usunąć przyczynę, każda choroba zniknie. No, nasz organizm jest fenomenem. Potrafi sam się naprawić i my to musimy wykorzystać. Żaden organizm nie potrzebuje leków, bo nie jest tego stworzony. Organizm potrzebuje, żeby mu nie przeszkadzać w samonaprawie. Nie przeszkadzać oznacza to dostarczyć mu wszystko to, co potrzebuje do swojego funkcjonowania, czy odpowiednie dawki płynów, musi być nawodniony, musi dostawać odpowiednie dawki minerałów, odpowiednie dawki witamin oraz nie psuć go podawaniem trucizn w postaci glifosatu, w postaci metali ciężkich i tak dalej, bo w końcu żaden organizm tego nie wytrzyma i zacznie chorować. Czasem leki mogą pomóc na drodze do wychodzenia zdrowia, do wychodzenia w stronę zdrowia, złagodzić jakieś objawy, natomiast nigdy nie będą tym, co spowoduje, że zdrowie powstanie. Ja sobie przypominam jeden z maili, bo Państwo bardzo dużo do nas piszą informacji, rozmaitych relacji z gabinetów. One są niestety przygnębiające. Ale jedna pani farmaceutka napisała, że zastanawia się, czy nie zrezygnować z pracy, nie zmienić zawodu, bo przygnębiają widok codziennie wychodzących ludzi z siatkami leków, którzy przychodzą z powrotem, zostawiają setki złotych, a to są emeryci, to są ludzie ubodzy i znaczną część emerytur miesięcznych zostawiają w aptece. I nie przynosi to żadnych efektów. Tak, ale teraz to się jeszcze nasili, bo przecież dostaliśmy bezpłatne leki dla dzieci i dla osób starszych. Te leki dla osób starszych będą powodowały zwiększoną ilość zachorowań. A celem ZUS-u jest co innego. Celem ZUS-u jest, żebyśmy
skończyli nasz żywot na tej ziemi w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę, bo wtedy samą emeryturę nam łobuzy kradną. I podawanie za darmo leków, które mogą szkodzić nam, jest kolejną zbrodnią. My chcemy i robimy to, pokazywać metody wychodzenia z chorób. Nikomu nie przeszkadzamy, nikogo nie atakujemy, natomiast nas właśnie atakują cenzorzy i być może pewnie jeszcze inni będą atakowali. Ale no, załóżmy, zobaczmy, jak wygląda sprawa cukrzycy. 3 miliony, co najmniej 3 miliony ludzi chorych na cukrzycę, 2 miliony wie o tym, że jest chora, milion około jeszcze nie wie. Każdy z nich po przepisaniu leków płaci za nie miesięcznie około, się szacuje, 200-300 zł. Przecież to są miliardowe przychody dla koncernów farmaceutycznych. Tak, ale dodatkowo jeszcze dochodzi jedna rzecz, o której się nie mówi, komfort życia. Pacjenci na cukrzycę mają zawsze powikłania. Kwestia nie czy będą mieli, tylko kiedy będą mieli. Te powikłania są bardzo ciężkie. To jest utrata wzroku, to jest uszkodzenie nerek, ale to jest to stopa cukrzycowa, która kończy najczęściej się amputacją. Amputacją, którą trzeba takiemu osobnikowi wypłacić rentę, fakt, że małą, ale trzeba. Trzeba mu, powinno się w każdym razie założyć protezy i tak dalej, ale komfort życia takiego osobnika spada drastycznie. A przecież to wszystko można wyleczyć. Temu wszystkiemu można zapobiec. My o tym właśnie mówimy. Ja tylko chcę wrócić do poprzedniej myśli, to znaczy wpływy są miliardowe, jeżeli chodzi o złotówki, miliardowe, chociażby z samego leczenia cukrzycy. Więc my niestety, ale po tej drugiej stronie mamy takich przeciwników, którzy mają takie wpływy, i zrobią bardzo dużo, żeby mogli je jeszcze powiększać. Więc te informacje o tym, że cukrzycę można w ciągu pół roku wyleczyć i właściwie być wolnym od leków, no nie są na rękę tym koncernom, prawda? Znaczy wręcz odwrotnie, my psujemy wielki biznes. Nikt normalny nie chce się zgodzić, że ten biznes był psuty. W związku z czym no, trzeba osoby, które opowiadają, jak ten biznes można... No, inaczej, jak można choroby wyleczyć i w ten sposób psujemy ten biznes, no wiadomo, że się spotkamy z atakami, ale co to nas obchodzi? Nas interesuje zdrowie pacjenta. Ja po to kończyłem studia, ażeby pomagać ludziom, że ja nawet powiedziałem, że ja mam taki zły gen, który każe mi pomagać ludziom, bo lubię to robić po prostu. I nie zgodzę się nigdy na zapisywanie leków, które szkodzą pacjentom. Nie zgodzę się na to, żeby być zwykłym zapisywaczem leków, tak jak od tego odżądają ode mnie izby lekarskie. Natomiast będę robił wszystko, ażeby pacjentom pomóc i ich wyzdrowić, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. W tych książkach my podajemy, co zrobić, żeby być zdrowym. My w następnych tomach opiszemy również niezwykle ważne, dramatycznie choroby, jakim są choroba nowotworowa czy inne, i podpowiemy Państwu, w jaki sposób można to leczyć. Osoby, które to stosują, mają szansę wyzdrowieć. Nasze książki będą stanowiły bardzo niewygodną pozycję dla przemysłu farmaceutycznego. To jest ich biznes. Ja staram się dbać o zdrowie moich pacjentów i staram się robić to według mojej najlepszej wiedzy. Ta wiedza nie wzięła się z sufitu. Ta wiedza jest oparta na setkach tysięcy publikacji naukowych. Publikacji naukowych, które mówią, że stosowanie innych metod jest bardzo skuteczne.